Dzień dobry Państwu, zapraszam na środowe wydanie programu Ale Akcja na kanale CMC Markets Polska. Ja nazywam się Piotr Zając, a moim gościem w wirtualnym studiu jest Sobiesław Kozłowski z Noble Securities. Witaj Sobiesławie. Witaj Piotrze, witam Państwa. Dziś tradycyjnie omówimy sobie kilkanaście nawet wykresów, które pokazują pewne zagrożenie dla rynków, bo ostatnio pokazała się zagrożenie BES-u, bo pokazała się taka, pojawiła się taka jednak narracja troszeczkę niedźwiedzia na rynkach. Wrzesień upłynął pod znakiem takiej czerwieni na globalnych rynkach akcji. Troszeczkę się przestraszono i inwestorzy zastanawiają się, czy to aby nie jest wstęp do czegoś gorszego, bo jest kilka sygnałów na globalnych rynkach, czy to ze świata polityki monetarnej, czy to ze świata rynku nieruchomości, czy też chociażby z samego rynku akcji, które takie czerwone obawy potwierdzają. I o tych obawach będziemy mówić i na początek, bo to jest chyba kluczowe pytanie, chciałbym porozmawiać sobie, Sławie, o Chinach. Przygotowałeś taki wykres o tym słabnącym impulsie kredytowym, jeśli możemy go sobie teraz zobaczyć. O, właśnie to jest ten wykres, na którym widać ewidentną cykliczność. Powiedz, co ten wykres przedstawia i dlaczego on jest źródłem, może być dla nas źródłem pewnych obaw. Ten wykres przedstawia tutaj dynamikę kredytu w Chinach. On akurat jest w wartościach bezwzględnych, nie jest porównany do PKB. Może by to pokazało też mającą skalę tego słabnącego impulsu. No ale generalnie summa summarum, jeżeli jest mniej pieniądza w gospodarce, to te mniej efektywne firmy mogą wypadać z rynku i to jest takim przykładem tego wypadania z rynku czy napięć jest kazus Evergrande. Najprawdopodobniej to będzie upadłość kontrolowana, no ale kiedy jest mniej wody w jeziorze, no to łatwiej trafić na głazy, na kamienie, no to chyba można oczekiwać, że póki ten impuls kredytowy nie poprawi się czy nie odbije, no to jest ryzyko oczyszczenia czy katarzisu, co się będzie wiązało z upadłościami czy problemami niektórych emitentów czy firm na giełdzie, firm chińskich. Także to warto monitorować, a Chiny są istotne z powodu na przykład, nie wiem, popytu na stal, na miedź, jako jakby globalna fabryka. Także to, co się dzieje w Chinach, jako drugiej największej gospodarce świata, ma istotne implikacje dla Europy czy dla Stanów. To zostając jeszcze przy tym wątku, bo powiedziałeś Evergrande, o którym już od dłuższego czasu się mówi. Tam są problemy z ogromnym zadłużeniem. To jest chyba jeden z największych deweloperów w Chinach, który ma no, ogromne aktywa, jest niewypłacalny, bo to już chyba któraś seria obligacji, która była wstrzymana, zawieszone notowania na rynkach aktywami czy papierami udziałowymi tej spółki. Natomiast potem użyłeś liczby mnogiej, w sensie, że mogą być inne upadłości. Czy ty widzisz jeszcze inne ogniska zapalne w państwie środka? Bo pytanie jest takie kluczowe, bo ja nie wierzę. Trudno mi sobie wyobrazić, że jedna taka spółka, jeszcze tak jak powiedziałeś, jeśli upadnie to w sposób kontrolowany, że ona mogłaby stać się takim, wiesz, tym pierwszym dominem, które potem wywoła całą reakcję łańcuchową i posypie cały rynek globalny, tak jak kiedyś to było z Lehman Brothers. Więc powiedziałeś upadłości. Czy tam jest jeszcze więcej takich znaków zapytania, które mogłyby nam posypać ten globalną hossę? No to jak ja tak ująłem to enigmatycznie, że kiedy jest mniej wody w jeziorze, tym łatwiej znaleźć głazy, czy jak płynie się motorówką, to się rozbić. Także wydaje mi się, że teraz nie podam konkretnych przykładów, ale po prostu to jest raczej kwestia czasu, kiedy będziemy słyszeli o kolejnych firmach z problemami, chyba że właśnie ten impuls kredytowy odbije czy poprawi się. To jest po pierwsze, ale też warto zwrócić uwagę może w szerszym aspekcie, że Chiny są takim, powiedzmy, można powiedzieć, trendseterem, wyznaczają trendy w kontekście spółek na przykład technologicznych, w tym, bo na przykład Alibaba, Tencent, kwestia ograniczenia godzin grania przez dzieci, zwiększa regulacja firm technologicznych, no i sygnalistka z Facebooka
ujawniła przed Senatem w Stanach praktyki, które mogą być budzić kontrowersje, no i mogą przyczynić się do uregulowania, czy większego uregulowania tego sektora. Także wydaje mi się, że warto na to trochę szerzej patrzeć, nawet w kontekście może geopolityki, w tym sensie, że Stany wycofały się z Afganistanu, wycofują się, czy zgodziły się na Nord Stream 2 i tutaj Niemcy zyskują większe znaczenie, po to, aby się koncentrować na rywalizacji z Chinami, a Chiny istotnie zwiększyły aktywność na przykład samolotów blisko przestrzeni powietrznej Tajwanu. Także wydaje mi się, że świat się zmienia, ale zmienia się trochę inaczej niż do tej pory nam się wydawało, chociaż zmienia się w sposób dość oczywisty, jeżeli chodzi o właśnie tę rywalizację o prymat czy super, bycia supermocarstwem w ujęciu globalnym, no, ale póki co w takim w krótkim terminie, no to właśnie ten impuls kredytowy może powodować, że i dążenie do oczyszczenia trochę gospodarki może powodować, że wracając do twojego pytania, że będziemy widzieli, jak nie Evergrande, to inne firmy, które mają problemy i mogą przyprawiać o nerwowość części inwestorów na rynku globalnym. Zostawiając trochę wątek Evergrande i spółek, chciałbym porozmawiać o innym ciekawym, być może ognisku zapalnym, o cenach frachtu, bo o tym się już mówi, ale jak się posłucha, w sensie mówi się w mediach, pojawia się ta informacja, że ten transport wodny z dalekiej Azji do Europy, jego koszty wzrosły chyba nawet siedmiokrotnie, tak rok do roku. Zresztą to widać na tym wykresie, który tu przygotowałeś. Ja sam mam znajomego, który jest przedsiębiorcą i sprowadza gotowe produkty z Chin i mówił, że to jest wzrost z 3 do ponad 15 tysięcy dolarów za jeden taki kontener. I on sam mówi, że to stawia pod znakiem zapytania oczywiście rentowność biznesu, bo jest to skok ogromny. I moje pytanie do ciebie jest takie, czy to, co się dzieje, czy ten taki duży wzrost, czy to może być impuls, który kolejny taki, wiesz, w tym dominie, który może przechylić szale na stronę jakichś upadków, no bo przecież jeżeli dużo firm nie wytrzyma, które transportują stamtąd różne produkty czy surowce, no to taki skok cen może je powalić. Czy to jest groźne i na ile to, no bo o tym frachcie już wiemy, że te ceny wzrosły, na ile to już jest w cenach, a kiedy to się może, czy to się jeszcze będzie ujawniać, jak myślisz? Ponoć Maersk mówił, że rozładowanie tych napięć logistycznych, Maersk to największa firma świata, jeżeli chodzi o transport właśnie morski, około 2 lat, także to raczej będzie trwało dłużej niż krócej. To jest po pierwsze. Wczoraj też była konferencja z jedną z spółek z armatury sanitarnej, która mówiła, że oni sobie poradzą, czy większe firmy sobie poradzą, ale mniejsi dostawcy mogą wypaść z rynku. Także to jest jedno wyzwanie. A z drugiej strony, jeżeli te ceny są tak wysokie, albo trzeba w ogóle czekać na dłużej na transport, no to zamiast po angielsku, zamiast just in time, to just in case, czyli zamiast krótkiego małego magazynu i dostaw takich, powiedzmy, niemalże na czas, no to właśnie dużo większy magazyn, dużo większe wydatki na kapitał pracujący na magazyn, czyli też dużo silniejsze firmy mogą przetrwać, a te słabsze mogą wypaść. Także wydaje mi się, że właśnie jesteśmy tutaj w przededniu jakichś zmian. Część firmy sygnalizuje, że może przenosić produkcję do innych destynacji, czy do Azji, czy bliżej Europy, ale raczej nie Europy. I to być może będzie szansa, no ale zazwyczaj to jest szansa i zagrożenie. Te lepsze firmy mają szansę wyjść wzmocnione. Niestety to się może wiązać z oczyszczeniem rynku i wypadnięciem tych słabszych podmiotów. No ale pytanie, czy potrafimy zidentyfikować te słabsze podmioty albo te silniejsze. To wydaje się istotne w tej chwili pytanie. No to rynek sam nam pokaże, prawda? Powie, sprawdzam. Przy czym, no, nawet jeżeli wyjściem jest to przesunięcie, o którym mówisz, produkcji do innego kraju, no to przecież to się nie stanie z dnia na dzień, prawda? To jest coś rozłożone w czasie, a te firmy, już idąc cały czas tropem jednak takich pułapek i zagrożeń,
No, oprócz tego, że kosztuje fracht, to jeszcze dobijają ich też ceny surowców, prawda? No bo jeżeli ktoś chce coś transportować, coś w tym momencie wytwarzać, korzysta z logistyki, korzysta z czy to z ropy naftowej, czy z gazu naturalnego, no to przecież też dostaje bardzo mocno po kieszeni. Ty przygotowałeś wykres gazu naturalnego, który możemy sobie teraz zobaczyć, ale to nie jest nic wyjątkowego, że mamy taki skokowy wzrost cen, prawda? Wczoraj cena ropy WTI chyba w porywach prawie sięgała 80 dolarów za baryłkę. Ostatnio kraje OPEC plus rozczarowały trochę rynki, bo nie zwiększyły produkcji odpowiadając na popyt. No więc siła popytu przy niezmienionej podaży zadziałała w ten sposób, że też mamy skokowy wzrost. Powiedz mi, czy to jest twoim zdaniem zagrożenie też takie dodatkowe dla tych firm? No nie dość, że dostają przez ceny frachtu, to jeszcze będą dostawać przez ceny surowców, których potrzebują chociażby do napędzania fabryk czy swojego transportu. Na początku może dodam, że ten wykres, przepraszam, jest już trochę nieaktualny, bo minęło kilka godzin i te ceny są wyraźnie wyższe, także to dynamika jest gigantyczna. Kilku dostawców energii w Wielkiej Brytanii zbankrutowało. Część producentów nawozów zawiesiło produkcję i te informacje, to tak, te decyzje są takie zaskakujące, czy bardzo szybko się dzieją. Także taka niestabilność co do cen często kluczowych składników kosztowych, jak gaz czy ropa naftowa, no to zobaczymy z pewnym opóźnieniem i to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o na przykład poziom inflacji, ale no generalnie dla firmy i tak jak był okres, dla części firmy była beneficjentami COVID-u i one mocno zyskały, ostatnio raczej są w defensywie, to tak ostatnie, powiedzmy, nie wiem, pół roku, 9 miesięcy, to część spółek przemysłowych była takimi beneficjentami szybszego niż się wydawało ożywienia, no ale właśnie na cenach surowców mogą kosztów pracy może przyjść tutaj negatywne zaskoczenie. Bo to jest, zawsze są tak, dwie strony medalu. Mamy tych, którzy na przykład dostarczają stal, mamy dostawców paliw i oni na tym, na takiej inflacji, na takim wzroście cen zyskują. Ale z drugiej strony mamy właśnie te spółki i firmy, dla których to są koszty ogromne. I pytanie właśnie, co przeważy. Ale to cały czas, kontynuując ten trop, bo to jest taki wątek przewodni naszego programu, no wypadkową tego wzrostu cen, tego co widzimy na wykresach, czy to ropy naftowej, czy gazu naturalnego, jest inflacja. I to już widzimy, może nie we wszystkich krajach tak samo, no ale jednak Stany Zjednoczone, to też możemy teraz rzucić okiem sobie na wykres, bo akurat mamy i Stany Zjednoczone i Polskę. W Stanach to jest 5,3 zdaje się za sierpień, u nas wyszły ostatnio wstępne dane za wrzesień, inflacja konsumencka CPI 5,8, wstępny odczyt, najwyższy od 20 lat. Jest źle, to jest oczywiście odczyt taki też uśredniony, więc ta realna inflacja odczuwalna jest pewnie o wiele wyższa. Powiedz, bo widzisz, na który wykres nie patrzymy, to w zasadzie jest bardzo, bardzo wysoko. Czy ty sobie, Sławie, nie masz takiego wrażenia, że ta spirala już wchodzi w taką fazę, powiedzmy, błędnego koła, które w pewien sposób, no nie wiem, tak się zakręci, że w końcu wybuchnie? Nie, nie obawiasz się tego, bo trochę, zobacz, to omawiamy kolejny wykres, wszystko jest wysoko, wszystko jest rozgrzane, a jeszcze przed nami kolejne wykresy, które też będą na to wskazywać. Mamy dobry timing, ponieważ dzisiaj jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i konsensus rynkowy zakłada brak podwyżek, ale wczoraj prezes Glapiński sygnalizował na kongresie 590, że na ten moment zacieśnienia polityki pieniężnej się zbliża. Także być może tu władze monetarne widzą taką potrzebę. Z drugiej strony temat, który trochę schodzi na dalszy plan, przynajmniej w Europie, to z COVID, no bo właśnie na dodruk pieniądza czy wsparcie gospodarki było związane z COVID-em, stąd też szybsze odrodzenie gospodarki, ale stąd też inflacja, bo popyt, no i mamy szok popytowy, w tym sensie za dużo osób, firm chce kupić, a te drzwi są zbyt małe, no i popyt nie zostaje zaspokojony. No i też jeżeli chodzi o COVID, no to właśnie dane pokazują, w Niemczech prognozy są spadku stwierdzonych przypadków, w Wielkiej Brytanii stabilizacji i spadku, a jeżeli chodzi o Polskę, to wzrostu chyba według mojej wiedzy mniej więcej do w połowie w grudnia można oczekiwać szczytu stwierdzonych przypadków. No i to chyba będzie trudne środowisko
dla polskich władz monetarnych do podwyższenia stóp procentowych, ale to, co jest dotyka naszych widzów, no to trzymanie środków na depozytach 0,0 czy 0,1 powoduje, że te oprocentowanie depozytów jest głęboko ujemne. No i tutaj wyzwanie jest, żeby znaleźć taką formę aktywów, która co najmniej pozwoli utrzymać realną wartość pieniądza. Wydaje się, że w środowisku rosnących rentowności obligacji, że chyba fundusze mieszane albo akcyjne, albo akcje tych spółek, które w mniejszym stopniu są wrażliwe na te zawirowania, czy mają silną sytuację finansową, bo no, ta inflacja powoli zaczyna być tym czynnikiem, który mocno zaskakuje i na ten moment retoryka banku centralnego była taka, że to jest przejściowy proces, no ale kiedyś musi być weryfikacja i pytanie, czy wycofanie się z hipotezy, która być może jest błędna, albo przeczekanie i stwierdzenie, że jednak mieliśmy rację, bo baza w 2022 będzie wysoka, czyli tutaj szansa na niższą inflację jest, chociaż chyba duża część uczestników rynku nie doszacowała ryzyka związanego z cenami energii, czyli energii elektrycznej, CO2, gazu naturalnego. Bo to jest też takie pytanie, to już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo przecież my część, jak nie większość tej inflacji jednak importujemy. Więc pytanie, po pierwsze, Rada Polityki Pieniężnej jest spóźniona wobec innych krajów regionu, bo Norwegia, Czesi, Węgrzy, wczoraj Rumunia też podwyższyły, już zaczęły już podwyższać stopy procentowe. My tego nie robimy. Na pewno jeżeli to będzie wzrost, to raczej nie ma się co spodziewać, że to będzie skokowy wzrost, tylko to będzie jakieś łagodne podnoszenie stóp procentowych. Natomiast biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że te ceny, przecież to są ceny globalne surowców, tego frachtu, no to czy nawet my podwyższymy, chociaż i tak już w spóźniony sposób, te stopy o i tak jakiś niewielki skok, a cały czas będą pędzić te ceny surowców, no to czy ta inflacja jest twoim zdaniem do zatrzymania w ogóle, do stłumienia, czy tylko wyhamujemy jej dynamikę, bo wiesz, pytanie właśnie, na ile my wewnętrznie jesteśmy w stanie to wyhamować? To wydaje mi się, że rzeczywiście w dużym stopniu jesteśmy importerem inflacji, a też z drugiej strony no, ta inflacja pokazuje trochę powiedzmy niedostosowanie gospodarki w kontekście powiedzmy wytwórców energii, w tym sensie, że w kraje, które mają mniejszy udział w elektrowni węglowych, to ten skok notowań CO2 w mniejszym stopniu wpływa. No ale reasumując, wydaje się, że być może podwyższenie stóp poprzez ten kanał walutowy złagodziłoby presję z jednej strony słabego złotego, a z drugiej strony wzrostu notowań w dolarze. To mógłby być taki pośredni wpływ podwyższenia stóp. Z drugiej strony też warto odnotować, że pomimo tego, że Czechy czy Węgrzy podwyższają stopy, to forint podobnie się osłabia do dolara jak złoty. Także no niestety polska gospodarka jest trybem w globalnej maszynie gospodarczej. Okej, bo też pojawią się pewnie takie głosy, że jednak no, inflacja rośnie, rosną ceny produktów, więc firmy zarabiają, bo sprzedają swoje produkty drożej. Bo też się pojawiła taka narracja, między innymi chyba zdaje się politycy też zaczęli tak troszeczkę tłumaczyć w mediach te informacje, że to tak de facto jest całkiem dobre zjawisko. No wiemy dokładnie, że nie do końca, bo te ceny w końcu urosną w taki sposób, że dojdzie do takiego punktu przegięcia, kiedy nasze pensje no już nie wystarczą, żeby kupować te produkty i wtedy się po prostu popyt zmniejszy, prawda? Pytanie, czy ty myślisz, że jesteśmy blisko takiego punktu przegięcia i już trochę tak zmierzając w kierunku tego, no bo mamy sytuację, jaką mamy i spróbujemy w niej poszukać jakichś sposobów na zabezpieczenie się przed tą inflacją. Gdzie, kto może jeszcze na tej inflacji zyskiwać, a gdzie widzisz właśnie ryzyka, że ta inflacja zacznie jakimś spółkom czy jakimś częścią rynku kapitałowego grozić? Wydaje mi się, że istotną kwestią jest przewidywalność i powiedzmy takie w miarę łagodne zmiany. Jeżeli te zmiany są skokowe,
i część uczestników rynku jest niedostosowana, no to mogą być takie zaburzenia, które po prostu część firm po prostu może wypaść z rynku, jakby nie ze swojej winy. I ta dynamika zmiany jest gigantyczna i wydaje mi się, że złagodzenie tych napięć stopniowe by służyłoby gospodarce, czy byłoby takie bardziej zrównoważone. Być może właśnie od czego zaczynałeś w tym sensie z S&P, czy wspominałeś złagodzenie powiedzmy tych mocnych wzrostów w ujęciu rocznym, nieco zmniejszenie popytu zmniejszyłoby czy presję na gaz, na cenę stali, na cenę drewna, podaję czy na cenę frachtu, wybiórcze przykłady i też dałoby oddech bankom centralnym, jeżeli chodzi o sygnalizowane tempo normalizacji czy powrotu do czy wycofania się z ultraluźnej polityki monetarnej. Czyli innymi słowy, całkiem byłoby dobrze dla rynków, gdyby doszło do schłodzenia, czyli gdyby ten punkt przegięcia był całkiem blisko. Troszeczkę można by tak schłodzenie, powiedzieć. Tak, schłodzenie, ale nie jakiś powiedzmy końca świata, czy bez po prostu schłodzenia, zmniejszenia napięć, urealnienia wycen, przejrzenia, jaki jest stan gospodarki, czy jaki jest stan też, czy tak się wyrażę, związany z COVID-em i powiedzmy jakby nowe rozdanie, czy przy tak wysokich dynamikach wzrostu indeksów w ujęciu rocznym i jakby takim teflonowym praktycznie nie reagowaniu na wyzwania z otoczenia, ja czuję się niekomfortowo, no ale może po prostu nie widzę tutaj pozytywów, czy tak silnych jak część uczestników rynku. No, bez względu na to, co się dzieje, to tak jak bo wcześniej to w tym pytaniu trochę ująłem tak szeroko, no zawsze można na tym rynku kapitałowym znaleźć jakieś aktywa, które nam pozwalają jednak zarabiać czy zabezpieczać się przed tą inflacją i chciałbym teraz poszukać takich alternatyw. No i oczywiście pierwsze, co się nasuwa, oczywiście z tych takich bezpiecznych aktywów, to są obligacje skarbowe, no bo skoro rosną oczekiwania inflacyjne, skoro rośnie presja na poszczególne banki centralne czy taką Radę Polityki Pieniężnej jak u nas, czyli spodziewamy się, że jednak te oprocentowania papierów skarbowych będą rosły, to czy twoim zdaniem to teraz jest taki czas przesilenia? No zresztą już widzimy w rentownościach, że to rośnie. Czy tak to można interpretować, że wajcha powoli przesuwa się w stronę obligacji skarbowych? Dobre pytanie. W tym sensie, że rzeczywiście wyższa inflacja powoduje wzrost rentowności, przy czym wzrost rentowności oznacza spadek cen obligacji. Także to jest z tej perspektywy niekorzystne i to może wywierać presję na część funduszy dłużnych czy pieniężnych, ponieważ no, ceny spadają, czyli ci, którzy kupili obligacje, nie wiem, po procent, półtora polskie czy amerykańskie, no to mogą wykazywać straty, mam na myśli powiedzmy ostatni rok na przykład. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nabył obligacje na przykład indeksowane o inflację, tak zwane IOS-y, no to tutaj może się czuć wygranym. Wydaje mi się, że w dłuższym terminie, w krótkim terminie, jeżeli rzeczywiście tutaj narracja banków centralnych by się zmieniła, to być może jest możliwość jakiegoś odreagowania tego silnego ruchu, jeżeli chodzi o rentowności. W średnim terminie to wydaje mi się, że tutaj odpowiedzią będzie czy trend związany z ropą naftową, gazem, czy odnośnie z transportem, jeżeli tutaj napięcia będą łagodniejsze, czy złagodzą, będą mniejsze, to jest szansa na powrót sentymentu do zmniejszenia presji inflacyjnej i powrotu sentymentu do obligacji skarbowych. To szukając w innym miejscu, na rynku walutowym, myślisz, że dolar jest teraz pewniakiem? Znaczy, pewniakiem nigdy nie jest, prawda? To źle zadałem pytanie. No ale czy więcej argumentów przemawia na korzyść amerykańskiej waluty w tym momencie? Mam na myśli to, że jednak między wierszami mówi się o tym, że ten tapering się zacznie w listopadzie.
Z drugiej strony, no ewidentnie szef Fedu na konferencjach prasowych jest bardziej jastrzębi niż był wcześniej i przede wszystkim jest bardziej jastrzębi w porównaniu do szefowej Europejskiego Banku Centralnego, co na wykresie euro do dolara, który możemy teraz pokazać, skutkowało ostatnio tym, że ten kurs zszedł poniżej 1,16. Ja tu też od dłuższego czasu zaznaczam ten RGR jako taki z punktu widzenia analizy technicznej, że jednak ta formacja przez prawie rok się tam zdążyła uformować. No i teraz to wszystko spina się w całość. Gdyby ta formacja miała się spełnić, to mamy tam zejście do 1,1 dolara kurs euro. I w tym kontekście pytam, czy myślisz, że właśnie więcej teraz przemawia za tym, że to dolar będzie mocny? Patrząc przez pryzmat tego, o czym mówiliśmy i tego, co się dzieje w tej różnicy polityk monetarnych? Wydaje mi się, że dolar ma specyficzną pozycję, bo jest walutą rezerwową świata i z jednej strony w kontekście, w środowisku większych napięć czy niepewności, no to naturalnie zyskuje na wartości. A z drugiej strony teoria makroekonomiczna mówi, czy monetarna, że wzrost stóp procentowych, czy wycofania się, dobra, z normalizacji i być może podwyżka stóp procentowych w tle umacnia walutę. Także w tym kontekście wydaje się, że te dwa argumenty wspierają umocnienie dolara. Patrząc w takim ujęciu długoterminowym, no to rzeczywiście po okresie zawahania i słabości dolara po COVID-zie, czy później jakiejś tam konsolidacji, ten zaczyna się mocno umacniać, a silniejszy dolar to jest czynnikiem wywierającym presję na euro USD i to zagrożenie zejścia do parytetu, przynajmniej z technicznego punktu widzenia, ale tych argumentów tych fundamentalnych, o których wspomniałem, no, staje się bardziej prawdopodobny niż jeszcze 2 lata temu. Okej, okay, to w tym kontekście, kontynuując ten wątek, zobaczmy sobie wykres dolara do złotego, bo jeżeli parytet na euro do dolara jest całkiem realny, to myślisz, że to 4 złote, które było chyba w tamten czwartek jakoś, to była tylko zapowiedź trwalszego umocnienia, dolar będzie drożał w relacji do złotego, no też biorąc pod uwagę tutaj, jaka jest diametralna różnica polityk monetarnych. W tym sensie, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż, no chociaż dobrze, może dzisiaj dostaniemy jakiś jastrzębi sygnał, no ale mimo wszystko w regionie wyróżniamy się gołębiością. Myślisz, że tutaj, jeżeli dolar będzie mocny wobec euro, jeżeli te napięcia będą, takie obawy powiedzmy globalne będą rosły, to on będzie ściągał do siebie kapitał i zobaczymy dolara dużo, dużo powyżej 4 złotych? No właśnie do tej pory można powiedzieć, że złoty dość przebiegał w takiej czytelnej konsolidacji, powiedzmy 3,74 złote, 4 złote, 3,70. No i ostatnio mamy trochę zanegowanie tego i w krótkim terminie widzę ryzyko, że wyższe poziomy mogą być testowane na USD/PLN. A to też wynika trochę z tendencji, jak patrzę na regionalnych, na zachowanie USD-ów, czyli forinta węgierskiego do dolara, czy też koronę czeskiej do dolara, i też takiej globalnej odwrotu od mamy risk off, odwrót od ryzykownych aktywów, i wydaje mi się, że chyba takie globalne spojrzenie ma większe znaczenie na kursy walutowe i ono będzie teraz chyba dominowało. Okay, to tak podsumowując, w średni termin obligacje w takim portfelu warto obligacje skarbowe mieć, powiedzmy. No i jednak dolar w tym momencie raczej pozycje długie niż krótkie. Tak, można byłoby to powiedzieć, że większe prawdopodobieństwo przypisalibyśmy takim aktywom i takim scenariuszom. No takie przybliżenie w view na rynek w średnim terminie. Okej, okay, to teraz przejdźmy do ulubionego rynku, czyli do rynku akcji. I zwróćmy uwagę na S&P 500, czyli globalny wyznacznik, barometr nastrojów, absolutnie hossa, najdłuższa w historii. To mamy układ miesięczny. Zwracasz uwagę tutaj, że to jest objęcie bessy. Z kolei jeszcze możemy zwrócić uwagę na wykres w układzie dziennym tego samego indeksu. I tutaj zwracasz uwagę na to, że jest tam naruszenie dolnej granicy kanału. To jest efekt tego, że
we wrześniu ten indeks był słaby, bo tam był spadek, nie, zdaje mi się, chyba o blisko 4% na S&P 500, więc jak na ten indeks to całkiem sporo. I moje pytanie brzmi, czy to jest zapowiedź tego, że hossa na Wall Street się kończy, albo przynajmniej będziemy mieć jakieś silniejsze schłodzenie, co wpisywałoby się w te obawy, o których mówiliśmy wcześniej, związane z tymi wszystkimi rosnącymi cenami surowców i z takim ewidentnym przegrzaniem widocznym na tamtych rynkach. Wydaje mi się, że moim scenariuszem bazowym jest nieco silniejsze schłodzenie, które by zwiększało szansę na to, że być może w końcu Mikołaj by przyszedł jednak w grudniu. Jeżeli nie byłoby tego schłodzenia, to wydaje mi się, że tutaj szanse, że przyjdzie Mikołaj, są dużo mniejsze, a być może przyszłaby rózga, tak mówiąc bardziej obrazowo, ale jeżeli by do tej pory narracja była taka, że wzrost S&P to jest pochodna wzrostu sumy bilansowej Fedu, to spadek sumy bilansowej może być tym czynnikiem, który, jeżeli ta narracja była prawidłowa, no, będzie wywierał presję na amerykański rynek akcji. No i pytanie, czy inwestorzy nie będą chcieli jakby wcześniej zachęcić jednak władz monetarnych do bardziej stonowanego podejścia. Tak jak dobrze pamiętam, o końcu 2018 roku końcówka miała być trzy kropki, czy były trzy kropki w 2019, a w końcu mocne tąpnięcie rynku akcji spowodowało, że tych trzech kropek nie było w 2019, także wydaje mi się, że tutaj rynek akcji może zadziałać wyprzedzająco, no ale też widać rosnące rentowności amerykańskich obligacji. Także tutaj też jest pewna presja wywierana na władze monetarne, czy też obawy o inflację są też widoczne w rentownościach obligacji. Czyli uważasz w twoim scenariuszu, że jeżeli teraz doszłoby do takiego schłodzenia na Wall Street, czyli kontynuacji tego trendu z września, to mogłoby się to przeciągnąć na listopad, a w grudniu zobaczylibyśmy efekt sezonowy, na który wiele osób co roku czeka, czyli efekt Świętego Mikołaja, tak? Dobrze rozumiem? Tak, upraszczając, tak. A też właśnie cofnięcie na rynku akcji czy zmniejszenie napięć, na przykład po cenach surowców, zwiększałoby szansę na nieco łagodniejszą retorykę banków centralnych. No ale to zobaczymy, jak się będą zachowały na przykład notowania gazu. To jedna mi się rzecz troszeczkę nie spina w to wszystko. No oczywiście, bo to nigdy nie jest tak na rynkach, że się wszystko nam ładnie spina, ale zachowanie złota, bo to jest jednak aktywo, które uchodzi za takie, że jak coś się dzieje złego na rynku, to tam kapitał też ucieka, oprócz do dolara czy do japońskiego jena. No ale jednak złoto jako kruszec, jako aktywo ograniczonej podaży lubi przyciągać ten kapitał. Tymczasem we wrześniu spadek S&P 500, spadek na globalnych rynkach akcji i złoto też spada o 3%. Ono tutaj na tym wykresie pokazałem takie właśnie kanały spadkowe, w których ono albo w takim ujęciu szerokim tkwi i w tym krótszym też. 1800, no, ostatnio nie do przebicia, okazuje się. I właśnie moje pytanie jest, dlaczego ten kapitał, bo tu to by wskazywało na to, złoto sugeruje, że nie ma obaw. Jednak, bo kapitał by tu uciekał. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że złoto już wyprzedza to, co się dzieje, czyli jednak podwyżka stóp, bardziej atrakcyjne będą lokaty bankowe czy różne obligacje. Twoim zdaniem, skąd ta słabość złota? Czy ona nie jest zastanawiająca, czy też złoto właśnie wyprzedza jednak to, że te stopy będą szły w górę i kapitał pójdzie do tych ultrabezpiecznych aktywów, które są jednak gwarantowane przez państwo i banki? Tutaj muszę się przyznać, że w tym portfelu foreksowym w parkiecie obstawiałem właśnie wzrost złota, a on jednak spada, także tak też mnie zaskakuje słabość złota. Być może wytłumaczeniem jest, czy to jest efekt tego, że dynamiczne czy mocne umocnienie dolara wywiera presję na część aktywów. No i właśnie tutaj to złoto jest dobrym przykładem. Przynajmniej na ten moment tak patrzę na złoto. No i sam się zastanawiam, czy w którym momencie ewentualnie nastąpiłaby zmiana tego aktualnego trendu. No ja mogę, bo nie był, często to powtarzam, że nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał o rynku kryptowalut. No ale jednak Bitcoin to takie znamienne. Wczoraj przebił 50 tysięcy dolarów.
Teraz jak sobie tutaj zerkam na wykres, to już jest powyżej 51 tysięcy. Tam widziałem też etery powyżej 3,5. Już próbowano trochę Bitcoina ubrać w taką korelację z Nasdaqiem, że on też będzie spadał. Jak Nasdaq będzie spadał, no tymczasem on znowu odwraca się, robi coś innego niż Nasdaq, niż złoto, bo jest ewidentnie mocniejsze. Ciekawe to jest, czy po raz kolejny udowodni, że lubi ściągać kapitał wtedy, kiedy coś się dzieje. To tak tylko na marginesie. Natomiast przechodząc do takiego, do ostatniego wątku naszej rozmowy, chciałbym poszukać takich konkretnych spółek czy branż na polskiej giełdzie, które mogą być ciekawe, nawet w kontekście tego, że jednak obawiamy się, że tutaj może przyjść w tych najbliższych tygodniach jakieś konkretne schłodzenie na tych ryzykownych aktywach, czyli na rynkach akcyjnych. No ale to jednak nigdy nie jest tak, że wszystko spada. Zawsze coś się broni. Zresztą ta hossa, która trwa na polskim rynku i na globalnych rynkach akcji, też ma to do siebie, że jeżeli nawet jeden segment słabnie, czy to na przykład jakiś surowcowy, czy energetyczny, to inny przejmuje tą pałeczkę lidera. No znakomicie było to widać chociażby we wrześniu, no kiedy generalnie rynek spadał, ale jednak najmocniejsze spółki z tych takich większych i płynnych to było JSW, Bogdanka, Bumech czy ZEPAK, które miały bardzo konkretne za sobą przyczyny tego wzrostu, no ale to jednak one były takimi ewidentnymi liderami. Wcześniej na przykład takimi liderami były banki, wcześniej jeszcze spółki odzieżowe, które korzystały na tym zniesieniu lockdownu, więc mamy tą taką fajną rotację. I moje pytanie jest takie, co może ewidentnie, gdyby nawet na rynkach akcji doszło do tąpnięcia, teraz taką pałeczkę lidera przejąć? Nawet jeżeli nie byłyby to takie spektakularne wzrosty jak w przypadku Bumechu, to jednak coś, co pozwalałoby się zabezpieczyć przed spadkiem. I może ja sobie pozwolę zasugerować, że może to być ten CD Projekt i branża gamingowa. Co o tym myślisz? Bo wczoraj tak nawet możemy rzucić okiem na wykres tego giganta, producenta Wiedźmina, Cyberpunka. Mamy takie zamknięcie w klinie. Mało tego, kurs tutaj między tą fioletową a czerwoną linią, to są średnie kroczące odpowiednio z 250 sesji. On się tak zamyka. Wczoraj ponad 5%, najsilniejsza spółka w gronie WIG20. Podejście znowu, te 200 zł, ta magia okrągłych poziomów. No pytanie, czy nie zbliża się tutaj taki moment przesilenia, albo to, co trwa tutaj od maja, czyli taki powolny trend wzrostowy, czy nie jest takim sygnałem odwrócenia? To takie czysto techniczne spojrzenie. I to jest moje pytanie, czy ty też dostrzegasz tutaj symptomy przesilenia? I drugie, czy z punktu widzenia fundamentów też je dostrzegasz, jako spółki, która produkuje gry, która jest troszeczkę no, niezależna, powiedzmy tak bardzo, od tych cen surowców, gazu, czy frachtu, prawda? Bo chyba ona nie potrzebuje kontenerów, żeby komuś wysłać grę, prawda? Więc w tym kontekście się pytam, myślisz, że to jest ten czas? To jest ten moment CD Projektu? Generalnie ja tak wolę się o indeksach wypowiadać publicznie, czyli bardziej WIG Games, i widzę pewne jakieś podskórne Może być. zmiany i próbę zanegowania tego ruchu spadkowego czy też konsolidacji. Przy czym aktualnie, powiedzmy, to tak widzę to tym okiem technika, a jeżeli chodzi o koty fundamentalne, to się zastanawiam, co może być triggerem. I na ten moment wydaje mi się, że albo wezwanie czy wezwania na spółki z tego sektora, i właśnie to mogłoby być taka zmiana percepcji, ewentualnie jakieś mocne czy bardzo mocne dane o miesięcznej sprzedaży, czy też udany debiut gry. Niestety informacja odnośnie wezwania jest taką trudną do zlokalizowania w czasie. Także być może tu część inwestorów już też zdaje się widzieć te zmiany i zajmować pozycje, ale też jakimś przybliżeniem może być zachowanie krótkich pozycji na spółki gamingowe. Także summa summarum, na ten moment widzę próbę zanegowania słabości, ale co jest tym triggerem czy argumentem fundamentalnym, to jeszcze trudno mi jednoznacznie zdiagnozować. Czekam na potwierdzenie fundamentalne, wtedy będzie mi łatwiej też zająć jednoznaczne stanowisko w spojrzeniu, po spojrzeniu technicznym. Bo też tak pytam, znaczy, bo ten obraz powiedzmy potencjalnego wzrostu CD Projektu, też bo teraz sobie zerkam na wykres na przykład Asseco Poland, czyli generalnie takich informatycznych spółek,
Asseco to też gigant z WIG20, wprawdzie no bardziej w segmencie B2B, no ale jednak powiedzmy ta szeroko taka cyfrowa gospodarka, to jest ten przedstawiciel. Tam były też ostatnio rekordy historyczne, zdaje się, zaraz tutaj sobie zerknę, żeby Państwa i Ciebie nie oszukać. Tak, tam było powyżej 90 zł. I to nie jest jakiś wyjątek od reguły. Ostatnio LiveChat chyba też, prawda? Kiedyś Twoja ulubiona spółka, albo jedna z ulubionych, też mocno rosła. Więc tak się zastanawiam, czy to nie są takie pojedyncze punkciki, które się zapalają się takie lampki, które jak połączymy, to się okazuje, że szeroko pojęta branża IT, branża gamingowa, wiesz, odpina wrotki. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy może ja jestem ultra optymistyczny, ale to tak spekulujemy sobie tutaj. Czy ta branża taka IT, może to jest jej czas właśnie w momencie, kiedy te, jak to mówi Wojtek, białe kapsle, korki będą podupadać z uwagi na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli te rozgrzane surowce, inflacja, polityki monetarne, tapering i tak dalej, co myślisz? Zgadzasz się, nie zgadzasz? Wydaje mi się, że te mody przychodzą falami i rzeczywiście ostatnio część spółek tych z sektora IT czy e-commerce'u, powiedzmy, była nieco ustawiona na boczny tor. I tak jak w przypadku jednej ze spółek wspomnianych przez ciebie, tutaj wyniki miesięczne czy dane fundamentalne wsparły skokowo sentyment, czy przypomniały o spółce. Także wydaje mi się, że po takim okresie słabszego sentymentu, czy powiedzmy takiego zapomnienia, wydaje mi się, może to rzeczywiście być powrót do może wysoko wycenianych, ale udowadniających spółek technologicznych, że warto na nie stawiać w dłuższym terminie. No, może też w to wpisuje się trochę zachowanie kryptowalut, to ostatnie. No tak jeszcze odwołując się do tamtego mojego wcześniejszego komentarza, że no one jednak są też przedstawicielem takich nowych technologii cyfrowych, więc może to ożywienie teraz to się też jakoś spina. W ogóle też ciekawy temat na taką analizę, żeby to porównać, na przykład taką korelację tych kryptowalut z rynkiem giełdowym IT. Ale zostawiając ten wątek i tytułem końca, twoja propozycja ciekawej branży, WIG Chemia. Czyli możemy sobie zwrócić uwagę na indeks przedstawiający spółki chemiczne na polskiej giełdzie. Powiedz, dlaczego tutaj widzisz jakiś potencjał zwrotu, bo widzę, że kontrariańsko chyba, jeśli już, tak, gramy. Generalnie, jakby patrząc czysto technicznie, wydaje się, że tutaj jest szansa na jakieś na odbicie, zahaczenie o średnią kroczącą 200 czy 103 sesyjną, nisko stochastik, nisko RSI, no ale właśnie te ceny gazu, wydaje mi się, mogą być tym Właśnie. takim fundamentalnym argumentem, czy sprawdzam sentymenty do tego sektora. Gdyby, znaczy, jeżeli ceny gazu będą dalej rosły, no to jest to czynnik wysokiego ryzyka. Chyba że ceny gazu zaczęłyby gwałtownie spadać, a to raczej w okresie listopada, grudnia, kiedy okaże się, czy zima jest łagodna, czy surowa, no to wtedy ewentualnie spadające ceny gazu byłyby argumentem wspierającym ten sektor. Na ten moment wydaje mi się, że fundamentalnie te czynniki ryzyka przeważają. Okej, to jeszcze na koniec, to akurat teraz mi to przyszło do głowy, mocny segment, cały czas bardzo mocny banki, bo w kontekście tych zmian jednak polityk monetarnych w ujęciu globalnym, no i w tym, że jednak się oczekuje, że i Polska Rada zareaguje. Co myślisz o perspektywach sektora bankowego polskiego? Bo on cały czas jest mocny, prawda? Myślisz, że ta kontynuacja trendów, mając w perspektywie podwyżkę stóp, no jest tutaj bardziej prawdopodobna niż jakaś zmiana tego trendu na spadkowy? Tutaj mocno dyskutujemy z osobami zespołu. Generalnie moje podejście jest takie, że kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Kupuj, kiedy jest słaby sentyment, sprzedawaj, kiedy jest bardzo mocny sentyment. I to bardzo mocne zachowanie banków, pomimo wcześniejszych czy głębiej wypowiedzi prezesa Glapińskiego, sygnalizują, że chyba dużo pozytywnego jest w cenach. I pytanie, czy Rada zaskoczy w tym roku i czy zaskoczy w wystarczającym stopniu. Wydaje mi się, że w średnim terminie tutaj jest ryzyko negatywnego zaskoczenia, chociaż nie można wykluczyć krótkoterminowego wystrzału euforii.
Czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty. To niech będzie puenta tej rozmowy, zwłaszcza, że fakty są dosyć klarowne, przynajmniej tak jak widzieliśmy na wykresach. Sobisławie, bardzo ci dziękuję za ten przegląd rynkowy. A Dziękuję również. Państwa tradycyjnie zapraszam codziennie na kanał CMC Markets. Zawsze znajdziecie tu jakieś ciekawe nowe materiały. A następny program Ale Akcja już za tydzień po południu. Do zobaczenia.